była tam, poszliśmy, no, zaatakowaliśmy go, znieśliśmy go, a on mówi, że nie ma karty. To już było na tym samym, co... 18 minut. No i nie ma już tego. A ja nie brałem. Także drugi raz. Nie przejmuj się. Ale już znowu pytanie. Tej karty nie mam. Bez sensu. Drugi odcinek quizu Ile wiesz? Quiz pokojowy Jaga w Belek. Moimi i Państwa gośćmi są znakomici zawodnicy Jagiellonii Białystok. Przepraszam, jeden zawodnik, czyli Karol Struski. Witam wszystkich serdecznie. A także kandydat na zawodnika, czyli Janek Faberski. Witam serdecznie. Najmłodszy piłkarz, najmłodszy zawodnik będący tutaj na zgrupowaniu Jagiellonii. Panowie, zasady są bardzo proste. Mamy 5 kategorii. Każdy z Was wybiera, koledze, kategorię, a także numer pytania. Kategorie nie mogą się powtarzać. Kategorii, jak już wspomniałem, mamy 5, a to jest piłka nożna, geografia, filmy, kino, historia, a także wiedza ogólna. Tak więc teraz zagrajcie proszę w kamień, papier, nożyce i ten, kto wygrywa, jako pierwszy wybiera kategorię, koledze. Na 3-4. Wiesz, jak to się gra? 3-4. Janek zwycięża, tak więc Janek, wybieraj Karolowi kategorię i numer pytania. Ja bym dał historię. Historia, okej. Okay. A jakie numerki były pytania? Do ilu? 1-5. 4. 4. Tak. Karol, w którym roku rozegrała się bitwa pod Grunwaldem? 1910 rok, 1410, 966 czy może 1831? Odpowiedź druga, 1410. Brawo! Brawo dla Karola. Tak jest. Karol poradził sobie bardzo dobrze z tym pytaniem. To teraz Karol wybiera konkurencję, a w zasadzie kategorię Jankowi. Geografia. Geografia, okej, okay, let's go. Numer pytania, od 1 do 5. 3. 3, okej. Który stan Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ma największą powierzchnię? Czy jest to A. Kalifornia, B. Teksas, C. Montana i D. Alaska? Skąd ja mam to wiedzieć? Strzelaj. No, a jeszcze raz mogę ten? Który to, które? Odpowiedzi, tak? Tak. A. Kalifornia, B. Teksas, C. Montana i D. Alaska. Ja dam w D. Brawo! Dobrze? Ale jestem mistrzem, jestem. To jest coś niebywałego, bo na razie mamy dwa strzały, 100% skuteczność. Strzały, nie strzały. No dobra, no Karol nie strzelał. Ja widziałem, jak on wcześniej do pokoju wchodził, chyba odpowiedzi widział, nie? Nie, nie widział, nie. Było uczciwie. Janek. To ja wybiorę... Tam było kino, coś takiego było? Było kino? No to kino. Kino, okej, w porządku. Pytania. 1 do 5. 2. 2. Okej. Jak nazywa się aktor, który grał rolę Oscara Schindlera w filmie Lista Schindlera? A. Sean Penn, B. Ralph Fiennes, C. Liam Neeson i D. Ben Kingsley. Nie znam filmu. Strzelam C. Trafione! Tak więc Karol prowadzi 2 do 1. Karol, teraz ty wybierasz Jankowi kategorię. Piłka nożna. Piłka nożna. Ok. Pytania od 1 do 5. Numer 5. 5. Która z tych drużyn nigdy nie była mistrzem Europy w piłce nożnej? A. Grecja, B. Czechy, C. Dania czy D. Anglia? Grecja. Ajajaj. Nie? Anglia nigdy nie była mistrzem Europy. A, Grecja 2004 rok. 2004. Nie było mnie na świecie. Portugalia, tak? Tak, na boiskach w Portugalii. Tak więc Karol prowadzi 2 do 1. Czy Karol powiększy swoją przewagę po trzeciej serii pytań? Janek, wybieraj kategorię i numer pytania. No to piłka nożna. Okej. Okay. Od 1 do 4, no bo już 3 być nie może. 3. Znaczy 5 nie może być, przepraszam. Dobrze, 3. No właśnie, 3.
Polski bramkarz Łukasz Fabiański dzisiaj będzie obchodził pewien jubileusz. Co to za okazja? A. 200 mecz Premier League. C. 300 mecz Premier League. Przepraszam. A. 200 mecz Premier League. B. 300 mecz w Premier League. C. 200 mecz w West Ham United. Czy D. Dzisiaj kończy 40 lat. Dam 40 lat, czy on już ma? No dam D. Buuuu. 300 mecz Premier League dzisiaj gra. A ile on ma lat już? 30, czekaj. 7-8? No to ja 37. Nie wiedziałem, że dziś Premier League gra w ogóle, więc to mnie zmyliło. No. Tak, więc dzisiaj 300 mecz Łukasza Fabiańskiego w Premier League. A może nie zagra? A? Jak nie zagra, to od nowa pytanie nowe dostaje następne. Dobrze, ale dzisiaj ma szansę mimo wszystko. No, ma szansę, o, no, dobrze. Właśnie. A nie obchodzi jubileusz. Ale to będzie jubileusz, jak zagra. No, no tak, no. No tak. Dobrze, jedziemy dalej. Karol, wybierasz Jankowi. Historia. Historia, okej. Co? Tak więc od 1 do 5 poza czwórką. Jedyneczka. Jedyneczka. Od jego imienia wzięła się nazwa 8 miesiąca w roku. O którego rzymskiego cesarza chodzi? A. Caligula. B. Juliusz Cezar. C. Oktawian August. Czy D. Neron. C. Brawo! Oktawian August. Słychać te podpowiedzi z boku, czy nie słychać? Tak więc mamy wyrównanie. Po trzech seriach jest 2 do 2. Dobra, Janek wybiera Karolowi. Geografia. Geografia. Here we go. 1, 2, 4, 5. 1. 1. Najwyższym szczytem Himalajów jest Mont Blanc, Aconcaguna, K2 czy Mont Everest? Mont Everest. Fajne te pytania są ustawione, także ja nie wiem. Wiedziałeś? Ale Janek, wiedziałem. Delikatnie mówię, sam wybierasz pytania. Tak? To wiedziałem. Dobrze, jest 3 do 2, ale teraz może być szybki rewanż, bo pytanie wybiera kategorię i pytanie wybiera Karol. Kino, filmy. Kino, filmy. Okej, okay, w porządku. Numer pytania. 1. W porządku. W którym filmie pada zdanie? Tak kopię, że może go do Jagiellonii wezmą. A. U Pana Boga za piecem. B. Killer. C. Seks misja, czy D. Miś? Dam wa. Brawo! 3-3. To jaki jestem? Boss jestem. Widział jestem pytanie, najlepszy. Nic, nie? Ja. Genius. Dobrze. Janek, została ci już wiedza ogólna. Ostatnia kategoria, wiedza ogólna. Zresztą również Karol będzie wybierał Jankowi z wiedzy ogólnej. Tak więc, panowie, znaczy najpierw Janek, od 1 do 5. 3. 3. Jeden z najważniejszych zabytków Aten. Świątynia wzniesiona w połowie V wieku przed Chrystusem i poświęcona Atenie to A. Koloseum, B. Agora, C. Odeon, czy D. Partenon. Powiem, że Agora. Brrr. Ajajaj. Już mamy remis. Chodziło o Partenon. Ajajaj. Zostań wygrany już. Chodziło o Partenon. Dobrze, teraz Karol wybiera Jankowi. 1, 2, 4, 5. Czwóreczka. Najdroższym kamieniem szlachetnym na świecie jest A. Ametyst, B. Opal, C. Czerwony diament, czy D. Szmaragd? Jeszcze raz mogę od nowa? Aha. Najdroższym kamieniem szlachetnym na świecie jest A. Ametyst, B. Opal, C. Czerwony diament, czy D. Szmaragd?
3 sekundy, 3, 2, 1. Brawo! No daj to czerwone. 3! Źle, źle. Wygrałem. Brawo! Wygrałem! Tak. Idę do domu. Unieważniam wynik, to jest po prostu nieprawdopodobne. Janek, a teraz szczere pytanie. Na ile odpowiedzi znałeś? Nie, no realnie odpowiedź. Dwie wiedziałem. Nie. To z kamieniem wiedziałem. To wiedziałem. I jeszcze coś wiedziałem, no na pewno, no. Tak, nie ma tak w przypadku. Karol, jak upokorzenie, to skomentujesz? No, upokorzenie. Ja, no łatwo. Karol, jak to jest być ograny przez mało lata? No, fatalne uczucie, idę do pokoju, zaraz idę spać i kończ się ten quiz, po prostu zamykamy temat. Ja tego nie biorę do siebie, unieważniam wynik. Ja wygrałem, dla mnie. A w gazetach będą pisać. Dobra. Dzięki panowie. Dzięki. Dziękujemy.